sprawy. Tutaj fakt powiedzieć, że no, oczywiście tutaj my wydajemy swoją opinię, natomiast Rada Dzielnicy to jest tylko i wyłącznie opinia. Decyzje są w Biurze Planowania Przestrzennego, a ostatecznie w Radzie Miasta Krakowa. Ze swojej strony może. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w Komisji Informacji. Panie Przewodniczący, prosimy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uwag do propozycji zmian ordynacji wyborczych. Poddaję głos. Wybory do Rady Dzielnicy 1/18 miasta Krakowa, paragraf 41 ust. 1, paragraf 2 uchwała o przyjęcie dnia podjęcia, wynik głosowania 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się, opinia zarządu pozytywna, 3 za, 1 głos. Uzasadnienie. Proponowane rozwiązanie ma przede wszystkim zapobiec dalszemu spadkowi efektów w wyborach do Rady Dzielnicy Krakowa, likwidacji ciszy posłów, a także wyborów do Rady Dzielnicy Krakowa, zatrzymamy głosowanie na rozliczenie w chwili obecnej. Cisza wyborcza obowiązywała tylko w niedzielę. I ordynacji wyborczej cisza wyborcza jest rozciągnięta również na sobotę. Zdaniem komisji jest to przepis niepotrzebny, gdyż frekwencja jest tak niska, że dzięki temu, że będzie można przeprowadzać kampanię o wyborów, wyborów, jest szansa, że większa frekwencja będzie. To po pierwsze, po drugie, tak jak pisałeś w uzasadnieniu, można by na takim szczeblu przetestować, czy tak wyrażę, rozwiązanie, mianowicie w ogóle zniesienie ciszy wyborczej. Dziękuję bardzo za dyskusję. Rozumiem, że przepis to przynosił również dzień wyborów nie obowiązywał się. Tak, tak, tak. Nie ma chętnych zatem ponownie głosowanie. Ten projekt uchwały, który jest panią uchwałą Rady za przyjęcie, proszę podniesienia ręki. Raz, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada podjęła stosowną uchwałę. Przechodzimy do kolejnego.